Nie, malował Peszka. Malował Peszka. Kraków, gmach Muzeum Narodowego, wystawa Polaków portret własny. Mówią ludzie w Krakowie, a jest wystawa. Wszyscy opowiadają, że już byli, albo nie byli, albo że się wybierają. No sama reklama, sam ten napis, który tutaj jest na gmachu muzeum, przyciąga wizualnie uwagę, no, a sama wystawa nie jest dla mnie czymś nadzwyczajnym. Miałbym zastrzeżenia co do proporcji obrazów poszczególnych okresów. W tej chwili pan rozpoczął zwiedzanie tej wystawy. Jakie pierwsze wrażenie z chwilą, kiedy pan wchodził na to drugie piętro? Pierwsze wrażenie było bardzo mocne, bo zaakcentowane ciekawością. Jak się zrealizuje tytuł wystawy z tym, co zobaczę. Na razie przeszedłem schody, no i bardzo dodatnie wrażenie na mnie wywarły cytaty poetów. Przy jednym z cytatów zatrzymałem się Wyspiańskiego, który brzmi: jeszcze się ostało, że są piękni Polacy. Wystawę, która spotyka się z zainteresowaniem wręcz niebywałym, zwiedziłem w towarzystwie profesora Adama Sikory i doktora habilitowanego Marka Siemka. Muszę powiedzieć ze smutkiem, że wystawę zdążyłem tylko przebiec, nie zatrzymując się przy eksponatach. A rzeczywiście są one godne obejrzenia. Ale kilka słów o sensie całości, tak jak mi się zjawił przed oczyma. Myślę, że jest to wystawa ilustrująca rozwój odzwierciedlony w sztuce świadomości narodowej. Tego, mówiąc słowami Mochnackiego, co byśmy mogli nazwać uznawaniem się narodu w swoim jestestwie. Albo też, używając kategorii heglowskich, filozoficznych, droga od bycia w sobie do bycia dla siebie, rozpoznania się w swojej istocie i oryginalności. Ja muszę powiedzieć, że mnie w tej wystawie najbardziej uderzył pomysł. Pomysł, który jest taki dość paradoksalny, na pierwszy rzut oka można by powiedzieć. Wystawa eksponuje, tak rozumiem przynajmniej jej intencje, właśnie to, co można nazwać rozwojem świadomości narodowej, a więc coś, co w kategoriach, powiedziałbym, takich socjologicznych czy socjokulturowych zaliczylibyśmy do wymiaru tak zwanej świadomości zbiorowej. Natomiast treść, nośnik tej treści, nośnik tych treści świadomościowych, które mają charakter kolektywny przecież, to jest świadomość pewnej wspólnoty, poczucia przynależności do pewnej wspólnoty, jest wybranym nośnikiem, jest sztuka, która ma charakter par excellence indywidualny, malarstwo. I nie tylko w sensie podmiotowym, ale już nawet w dziedzinie malarstwa, portret, a więc także w sensie, że tak powiem, przedmiotowym jest to sztuka par excellence indywidualna. To jest sztuka, która pokazuje nam jednostki i która jest tworzona przez jednostki. Pan oglądał eksponaty wystawione w sali, nad którą mamy cytat z Jana Kochanowskiego. Prawda, że złota wasi przodkowie nie mieli, a mało by tak nie rzekł, że go ani chcieli, a jednak za swym męstwem wielkie państwa brali i bogatym książętom prawa ustawiali. Jakie są refleksje? Widzi pan, jeżeli chodzi o moje refleksje, z tej sali akurat nie trudno mi coś powiedzieć, dlatego że mój zwyczaj zwiedzania tego rodzaju wystaw jest taki, że chodzę szybko po całości i szukam jakiegoś eksponatu, który mnie zainteresuje. Wie pan, także konkretnie o tej sali, tu akurat nie trafiłem na nic takiego, co by mnie zainteresowało specjalnie. Po prostu szukam dalej. Czyli układ tej wystawy nie odpowiada pan? Dlaczego? Sam układ mi się bardzo podoba, dlatego że jest bardzo przejrzysty i bardzo łatwo po prostu wyłowić te eksponaty, które mogą kogoś zainteresować. Ja po prostu twierdzę, że jak na razie, w tym, przez co przeszedłem, nie spotkałem nic specjalnego, po prostu nic, co przypadłoby mi do gustu. Bo niewątpliwie są to bardzo ciekawe dzieła sztuki, ale akurat nie dla mnie. No, zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że tak dużo zgromadzono tutaj obrazów. Szczególnie takich, które dotyczą naszych przodków, którzy coś znaczyli w Polsce, prawda? I uważam, że wystawa warta była wiec obejrzenia i podziękowanie dla tych, którzy zdobyli się na to, żeby właśnie wystawę taką urządzić. Szczególnie nośne są te partie późniejsze, a mianowicie
wiek XVI i wiek XVII. Myślę tutaj nade wszystko o portrecie sarmackim. Tam przecież po raz pierwszy tak wyraźnie pojawia się szczegół narodowy, strój pod golone czuby. W przeciwieństwie do średniowiecza, która ta epoka jest taką epoką niesłychanie uniwersalistyczną, a jej portret, można by powiedzieć, jest portretem nieportretowym. Malarz bowiem poszukuje nade wszystko w ludzkiej twarzy tego, co jest boskością. Dopiero chyba wiek XVII charakteryzuje się ową świadomością narastającą własnej narodowej odrębności, ale oczywiście owa świadomość dotyczy tylko jednego kręgu polskiego społeczeństwa, a mianowicie nade wszystko szlachty. I z tego punktu widzenia interesujące jest śledzenie faktu, w jaki oto sposób poszerza się pojęcie narodowości w sztuce. Oto od końca XVIII wieku, w szczególności od czasów insurekcji kościuszkowskiej, pojawiają się nowi bohaterzy portretu i malarstwa, a mianowicie chłopi, mieszczanie, Żydzi. Pojawia się także nowa figura chyba, a mianowicie artysta, początkowo nade wszystko poeta, ale poeta, któremu przypisuje się określoną rolę społeczną. Jest on profetą, kapłanem, który w swoim dziele uasabia tęsknoty i aspiracje narodowe, jest tego narodu przywódcą. Artysta nie jako człowiek prywatny, nie jako osobowość indywidualna, ale właśnie jako reprezentant narodu. I znowu z tego punktu widzenia interesujące jest przejście do międzywojennego dwudziestolecia. Tam chyba zmienia się rola artysty w społeczeństwie i sposób widzenia tego artysty. Nade wszystko tutaj pojawia się problem jego indywidualności, jego prywatności niejako. Większość tych dzieł widziałem gdzie indziej. Rozrzucam. O to chodzi. Czy zestawienie takie było konieczne? No chyba dobrze, że powiedzmy, że zrobiono, że w ten sposób je zestawiono, ale... Rzeczywiście chyba więcej podkreślono historię niż sztukę. My najczęściej patrzymy jednak na malarstwo jako na sztukę, nie doszukujemy się w tym prawd historycznych. A tutaj niestety to chyba głównie o to chodziło, żeby tą historię naszą pokazać, tak? No więc to jest spojrzenie z drugiej strony na to samo. No ja oglądam to już drugi dzień, dlatego że jest no, niesamowite bogactwo materiałów, także wydaje mi się, że człowiek nie jest w stanie w ciągu jednego zwiedzania wchłonąć tego wszystkiego. No wystawa przede wszystkim zaskakująca niesamowitym bogactwem materiałów i widać, że ludzie właśnie oczekują tego typu wystaw problemowych, no bo wydaje mi się, że chyba jest to jakiś rekord frekwencji. Nie widziałam nigdy tylu ludzi na wystawie, no i bardzo dużo młodzieży przede wszystkim. No a poza tym jest to niezwykle cenne, no bo nawet jeżdżąc wiele po muzeach, nigdy człowiek nie jest w stanie jednak takiej ilości prac obejrzeć. No mnie szczególnie interesuje okres dwudziestolecia międzywojennego, także myślę, że tutaj właśnie do tych sal temu okresowi poświęconych jeszcze na pewno wrócę w ciągu trwania tej wystawy. Ogromne bogactwo, no szczególnie Witkacy, Pronaszkowie, Chwistek, no bardzo wiele prac. Jak się patrzy na dyskusję, już w końcu dosyć sporo ich było wokół tej wystawy, to jednym z takich wątków najczęściej przewijających się w tych dyskusjach jest stwierdzenie, że właśnie dziwne w tej wystawie jest to, że są tam obok dzieł wybitnych w sensie artystycznym dzieła no marne, powiedzmy, czy pośrednie, czy nawet wręcz kiepskie w sensie właśnie artystycznym. Wydaje mi się, że to wynika właśnie po trosze też i z tej koncepcji, bo przecież mamy tu do czynienia ze szczególnym potraktowaniem sztuki, takim, które na pierwszy plan wysuwa jednak jej funkcje poznawcze, wbrew powiedziałbym współczesnej, nowoczesnej estetyce i poetyce, wbrew temu, co dzisiaj się o sztuce mówi, pisze w wąskim sensie, ta wystawa ujawnia jeszcze raz z całą mocą, powiedziałbym, jak głęboko prawdziwe do dziś dnia jest jednak to, co Hegel mówił o sztuce,
że podstawowa funkcja sztuki, podstawowy jej wymiar funkcjonowania i oddziaływania społecznego, to jest ta właśnie funkcja poznawcza, funkcja przekazywania pewnych treści, treści, które dają się zwerbalizować i zracjonalizować. I tutaj to widać szczególnie wyraźnie. Dlatego właśnie ta wystawa nas tak fascynuje. Sądzę, że gdyby tam zgromadzono same dzieła wybitne czy dobre, nie mielibyśmy bynajmniej do czynienia z takim właśnie przekrojem właśnie socjokulturowym społeczności i jej świadomości, tej świadomości zbiorowej, wspólnotowej w swoim stawaniu się, w swoim rozwoju. To jest trochę podobnie właściwie jak ze słowem pisanym, z literaturą. Wie o tym każdy historyk literatury czy historyk myśli, że najpełniejszy przekrój epoki, najpełniejszą jej charakterystykę tego, czym był świat ludzi w danym czasie historycznym, w danej społeczności, dają nie dzieła wybitne, nie wielkie dzieła literatury, tylko właśnie dzieła drugorzędne, a nawet trzeciorzędne, produkowane dla szerokiego odbiorcy, publicystyka, eseistyka, która nie wchodzi potem nigdy w skład tak zwanej wielkiej historii literatury, czyli historii idei, którą tylko historycy potem z pism, dzienników, czasopism odczytują. Tu jest trochę podobna sytuacja, tak? To znaczy mamy do czynienia z takim rzeczywiście portretem tej zbiorowej podmiotowości właśnie dlatego, że wybrano tutaj dzieła portretowe i to na zasadzie chyba wyraźnie jednak skupionej w tej przede wszystkim poznawczej funkcji, w funkcji komunikowania i wyrażania pewnych treści wspólnych, zbiorowych, uznawanych i akceptowanych ogólnie. To wydaje mi się być bardzo pouczające w wnioskach, jakie płyną z obserwacji tej wystawy. Powiadam z punktu widzenia bardziej takiego socjologiczno-kulturowego może niż wąsko-estetycznego. Tytuł wystawy, czy spełnia Pana oczekiwania? Raczej nie. Wydaje mi się, że jest zbyt monotematyczny. To znaczy masę portretów postaci, a wyobrażałem sobie to bardziej takim przekroju społecznym życia codziennego Polaka na przestrzeni dziejów. Szczególnie XVI, XVII, XVIII wiek. Portrety, masa portretów królów, magnatów i troszkę nudne to jest po przejściu tych kilku sal. Dopiero od połowy XIX wieku to malarstwo tu bardziej spełnia to moje nastawienie, ale też nie zupełnie. Właśnie sposób prezentacji tych indywidualnych osobowości ludzkich jest taki, że przy portrecie samplmackim choćby nie ma żadnych wątpliwości, że oto tutaj prezentuje się nam Polaków. Sposób prezentacji jest oto taki, że w tą prezentację wchodzi coś takiego, co można by nazwać narodowym kolorytem, co można by określić mianem pewnych wartości powszechnie uznawanych, zarówno w sposobie prezentacji, jak i w wyglądzie. Ta indywidualna przedmiotowość prezentowanych treści, ten ich jednostkowy nośnik, jakim jest portret, gdzieś właśnie około połowy wieku XIX zaczyna być, powiedziałbym, nie w pełni adekwatnym do tego, co się chce przekazać w tej ekspozycji. Myślę, że to się wiąże oczywiście z odmiennym sposobem funkcjonowania samego portretu, samej sztuki portretowej w wieku powiedzmy XVII czy w połowie XVIII, a w połowie XIX. Mam na myśli po prostu, tu potroszę już Pan o tym mówił, ten fakt, że połowa wieku XIX, okres, no pomijam ten cały wątek eksponatów związanych z powstaniem styczniowym, który tam oczywiście jest wysunięty na pierwszy plan, ale przecież to nie tylko to. To znaczy mam w tej chwili na myśli ten okres popowstaniowy, czy też okres między powstaniem styczniowym a rokiem 1914. Okres, jak chyba wszyscy historycy nowsi się zgadzają, najdonioślejszych przemian społecznych i społeczno-kulturowych na ziemiach polskich, w kulturze polskiej, w społeczeństwie polskim. Otóż w obliczu tych przemian ten portret właśnie jeszcze głęboko bardzo uwikłany w całą tą tradycję kultury szlacheckiej, a potem inteligenckiej, tak, bo u nas właściwie jest tutaj jakieś płynne przejście między kulturą inteligencką a szlachecką, stanowiącą jej bezpośrednie źródło. Ten portret zaczyna funkcjonować w takiej trochę przestrzeni, powiedziałbym, nie całkiem rzeczywistej. Brak tutaj przykładowo całej generacji tej popowstaniowej mieszczan, którzy tworzyli podstawy polskiego kapitalizmu.
kapitalizmu na ziemiach polskich. Wielkich biznesmenów, których przecież wtedy w Polsce zaczynało się pojawiać coraz więcej. Przedstawicieli tych nowo tworzących się więzi społecznych i struktur społecznych, jakie niesie ze sobą kapitalizm i rozwój przemysłu. Tego wszystkiego, znaczy całego tego wymiaru, powiedziałbym, materialnego kultury narodowej, w tym właśnie okresie niesłychanie doniosłego. Na pewno bardziej niż właśnie w oświeceniu czy w wieku XVII, tutaj się bezpośrednio nie widzi. Myślę, że formuła wystawy jest trochę nośniejsza. Powiem, ta wystawa nie składa się wyłącznie z portretów indywidualnych, także z portretów zbiorowych, także z pewnych globalnych wizji. No, choćby myślę tutaj o płótnach Matejki, prawda? Ale nie tylko. Pojawiają się także te nowe siły. Myślę, że specyfiką wieku, końca wieku XIX i początku XX jest pojawienie się pewnej nowej siły, mianowicie pojawienie się robotnika i portretów robotniczych. Szczególnie chyba w okresie bezpośrednio po 1905 roku, kiedy robotnik wkracza nie tylko do malarstwa, ale także do literatury, a szerzej do kultury polskiej. Ta wystawa głównie jednak jest wystawą malarstwa i wystawą, która poprzez malarstwo nade wszystko chciałaby odpowiadać na pytanie o losy Polaków i chciałaby odpowiadać na pytanie o kształtowanie się świadomości narodowej. Bezwzględnie, że jest lekcją historii i wskazane by było właśnie, żeby młodzi zapisywali sobie te obrazy wizualne, które są przedstawiane. Zupełnie brakuje malarstwa współczesnego. Tam na dole widziałem tylko jest jeden obraz Dudy Gracza, a którego obrazy by znakomicie pasowały do tytułu tej wystawy, do obrazu Polaków w portrecie własnym. Ten zbiorowy portret Polaków niejako kończy się. Myślę tutaj o tym ostatnim piętnastoleciu. Myślę o to, że współczesny Polak może się rozpoznać na tej wystawie we swojej współczesności tylko i wyłącznie spoglądając w lustro. Otóż sztuka jak gdyby przestała być owym lustrem na gościńcu, w którym przeglądają się przechodzące pokolenia. Sztuka portretu, to znaczy jednak zawsze w jakimś tam sensie realistyczna, w jakimś tam sensie przekazująca treści bezpośrednio, treści rozpoznawalne wizualnie. Oczywiście, zgadzam się z tym.